Łukasz Janik po zwycięskim pojedynku z Litwinem z Jałsysem w Lublinie. Niedawno z Jałsysem 8 rund męczył się Mariusz Wach. Widziałeś ten pojedynek? Nie, nie widziałem pojedynku, także nie wiedziałem, jak mój przeciwnik będzie boksował. Oczywiście z opowiadań, bo i Tomek Chutkowski z nim boksował, Paweł Rufeł Kołodziej. Wygrali z nim na punkty, także wiedziałem, że jest to zawodnik, który idzie do przodu, jest niewygodny, cały czas męczy, zapycha czasami. Także przygotowany byłem na 8 rund, zresztą taka była taktyka umówiona z trenerem, żebym z rundy na rundę starał się podkręcać tempo, no i żeby przede wszystkim zbadać swój organizm, bo tak jak mówię, pierwsza ósemka w życiu. No właśnie, pierwszy raz 8 rund, wydaje się, że bardzo dobrze zniosłeś. Duże tempo walki, intensywny boks, nie było jakichś kryzysów? Nie, kryzysów nie było w ogóle. Troszeczkę myślę, że brakło mi świeżości. W przeciągu 3 miesięcy zaboksowałem 3 walki, co prawda no, nie można tego nazywać walkami, bo w Kętrzynie było to 2 minuty, ale wiadomo, że przygotowania do walki są takie same, czy się boksuje cały dystans, czy 2 czy 3 minuty. Następna walka w Kanadzie po niespełna miesiącu, teraz minęło niecałe 4 tygodnie i kolejna, także w ogóle nie miałem takiego momentu, żeby odpocząć. Ale tak jak mówię, no, trochę też brakło świeżości, ale poza tym jestem zadowolony. Tę 8-rundówkę stoczyłeś właśnie po walce w Kanadzie. Jak ją wspominasz? Bardzo dobrze wspominam Kanadę. Przede wszystkim pierwszy raz byłem za oceanem. Boksowałem na świetnej hali, gdzie odbywają się mecze Ligi NHL. Następnego dnia po walce byliśmy z trenerem na meczu Montreal Canadiens z Los Angeles. Także naprawdę świetne widowisko. Sama gala zorganizowana naprawdę profesjonalnie. Było dużo ludzi. Boksowałem bodajże 3 walkę przed walką wieczoru, także jak wchodziłem do ringu, to było już blisko 5-6 tysięcy ludzi na widowni. Wygwizdali mnie jak na rokim, bo boksowałem z miejscowym. Także było to dodatkowe jakieś taki, że tak powiem, bodziec, który mnie mobilizował do tego, żeby wygrać tę walkę w dobrym stylu. No i tak było od pierwszej rundy naprawdę... Narzuciłem swój styl walki. Może w pierwsze sekundy po prostu przeciwnik się rzucił, ale spuściłem go na nogach, a później już sytuacja w ringu należała do mnie. Rozmawiałem na twój temat z Andrzejem Wasilewskim, bardzo chwalił ciebie. Mówi, że zrobiłeś duże postępy, to kwestia tych migdałków wyciętych, czy jakiś nowy element treningowy? Przede wszystkim kwestia migdałków. Uważam, że byłem cieniem samego siebie tak naprawdę, bo... Przed każdą kolejną walką, gdy zaczynałem etap przygotowań, było wszystko w porządku, ale tak na ostatni tydzień, dwa przed, migdały miałem powiększone, czerwone. Lekarz tłumaczył to tym, że po prostu cały czas zalegały mi tam bakterie, już gdy organizm był osłabiony, bo wiadomo, że to jest takie uzależnienie, że im wyższa forma, tym odporność organizmu spada. Także cały czas, że tak powiem, zatruwałem swój organizm bakteriami i czułem się naprawdę dużo gorzej. Teraz to wyciąłem i czuję, że mocniej bije, choć dzień, no, starałem się właśnie... Troszeczkę się w ringu uspokoić. Walka w Kętrzynie była taka nabuzowana strasznie emocjami, bo nie boksowałem 7 miesięcy, więc chciałem roznieść przeciwnika. W Kanadzie już było lepiej. Dzisiaj myślę, że było dużo luzu, czasami nawet za dużo, bo widziałem, gdzieś specjalnie opuściłem lewą rękę, prowokowałem, byłem blisko i chciałem po prostu wyprzedzać. Także to też dla mnie jest jakaś kolejna taka lekcja na przyszłość, że jednak spokój w ringu jest bardzo ważny, szczególnie podczas tych dłuższych pojedynków. Mówiło się jakiś czas o twojej ewentualnej potyczce z Mateuszem Masternakiem. Słyszeliśmy, że tam obóz Mateusza jakby zrezygnował z tej opcji. No z tego, co mi się wydaje, to chyba tak właśnie jest, choć do końca nie wiem. No i ta dzisiejsza walka, może ten przeciwnik, który był dobrany, chyba był specjalnie tak przygotowany już, choćby nawet pod walkę z Mateuszem 10-rundową. Te wcześniej miałem pojedynki maksymalnie 6-rundowe. Tu była 8, zresztą... Trener cały czas, po każdej jednej rundzie w przerwie mówił, odliczał mi. Jeszcze 7 rund w mocnym tempie boksuj. 6, 5. I tak jakby cały czas mnie uspokajał, żebym starał się nie skończyć tej walki przed czasem. Myślę, że jakbym w kilku momentach gdzieś mocniej przycisnął, to byłaby taka szansa, bo parę razy widziałem kilkukrotnie po ciosach na dół, że przeciwnik już to odczuł i w pewnych momentach miał dosyć. Założony był plan taki, żeby boksować 8 rund. No oczywiście jakbym widział, że już tak by było, no to wykorzystałbym sytuację. Mogłem czasami podkręcić troszeczkę mocniej, no ale nie dawałem z siebie 100%, że tak powiem. Rywal faktycznie twardy, nie lubi się przewracać. Mimo to tam lokowałeś kolejne serie i przyspieszałeś w końcówkach, to było widać. Tak, chciałem po każdej rundzie podkreślić swoją przewagę. Dla mnie taka walka
bardzo szkoleniowa. Przećwiczyłem sobie kilka elementów, które powiedzmy układałem sobie gdzieś w głowie, czy to na sparingach, czy na jakichś tam elementach tarczy z trenerem, czy na walce z cieniem. Także to, tak jak mówię, pierwsza ósemka. Cieszę się, że było dużo spokoju w tej walce, bo naprawdę mówię, czasami było aż za dużo. Ale tak jak dla mnie, myślę, że na przyszłość naprawdę dobry przeciwnik, nie był zbyt mocny jak na 8 rund, żeby, no nie wiem, nie zrobił mi za dużo problemów, ale był twardy, wytrzymały i wydaje mi się, że dużo mi to da na przyszłość. Kolejne walki już w Polsce, fajnie się walczy przed polską publicznością? No zdecydowanie tak. Wiadomo, że tak powtarzałem cały czas, że nie mogę się doczekać, żeby zaboksować wreszcie przed polską publicznością. No jestem u siebie, tak? Powtarzałem, ludzie często się mnie pytali, dlaczego tutaj, a nie na przykład dalej za Auerland. Tłumaczyłem to choćby nawet tym, że no tam bym był zawsze Lukas Janik aus Polen, a tutaj po prostu jestem sobą. Także no nie ma w ogóle porównania. Ciepło ludzi i jednak jakieś tam, no wiadomo, jesteśmy u siebie, to jest Polska i cieszę się, że mogę tutaj boksować. Dziękuję, czekamy na kolejne walki. Chciałem pozdrowić Barbaros i mojego najlepszego ziomeczka Remika. Yo!